Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Wiecie, drodzy, te słowa dla mnie osobiście są chyba tak samo smutne jak inne, które uznaję za najsmutniejsze w Piśmie Świętym, te z czasów Noego, kiedy czytamy, że Bóg pożałował, że stworzył człowieka. Jeżeli te słowa o zdrajcy w gronie uczniów są smutne dla mnie, to nawet nie próbuję sobie wyobrazić, jak smutne muszą być dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przecież zaprosił Judasza tak jak wszystkich innych, który go wybrał, który go umiłował, który go dopuścił do takiej samej bliskości, który traktował go dokładnie tak samo jak wszystkich. Tam nie było lepszych i gorszych. Wszyscy zostali dopuszczeni. Wszyscy zostali wyposażeni w te same narzędzia. Wszystkim powierzono podobną odpowiedzialność. Wszyscy mieli dostęp do Pana. I może na tym polega właśnie największy dramat, że zawiódł, zdradził człowiek, który wiedział wszystko. Człowiek, który był dopuszczony tak blisko. Człowiek, który miał być odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale również za później powierzonych mu ludzi. Człowiek, który został wyposażony we wszystkie narzędzia do służby. Ten człowiek, tak bliski, zdradził. I wiecie, zawsze próbowałem w jakiś sposób zrozumieć Judasza. I chyba trochę mi w tym pomogli współcześni kapłani, którzy odeszli i których odejściami długi czas żyły albo wciąż żyją media. Ci nasi bracia, którzy uwierzyli w to, że Bóg sobie bez nich nie poradzi. Ci, którzy uwierzyli, że być może wszystkich Pan Bóg prowadzi drogami Kościoła, ale ich wyjątkowo, ich inaczej. I żaden biskup nie będzie im mówił, co mają robić, bo oni są szczególni, bo oni są charyzmatykami, bo tylko oni posiadają prawdę, bo oni będą ją głosić w sobie właściwy sposób i na swoich, przez siebie, określonych zasadach. Może tak właśnie działał Judasz. Może wydawało mu się, że czyni dobro. Może naprawdę był w stanie przekonać samego siebie, że nie zrealizuje siebie, zajmując ważne miejsce, ale jednak w szeregu. Być może chciał wyrastać ponad ten szereg. Być może rzeczywiście uwierzył w swoją wyjątkowość. Być może naprawdę przekonał siebie, że prowokuje tylko Jezusa do działania, że przyczynia się do przyspieszenia przyjścia Królestwa Bożego, że to jego działanie jest właściwe i słuszne. Być może on naprawdę uwierzył, że nie chodzi mu wcale o niego samego. I postawił wszystko na jedną kartę. I wszystko przegrał. Ze sobą włącznie. Czy gdyby Judasz nie odebrał sobie życia, pociągnąłby za sobą jakąś grupę wierzących? Czy stałby się autorem jakiejś pierwszej schizmy w Kościele? Czy nie byłoby takich, którzy by uznali w nim wodza i przewodnika i chętnie za nim poszli? Jestem pewien, że tak mogłoby się stać. Podobnie jak stało się dziś ze wspomnianymi przeze mnie kapłanami, którzy w więzieniu swojego nieposłuszeństwa zatrzymują skądinąd często bardzo pobożnych i gorliwych ludzi. Wiecie, niemal u kresu naszych rekolekcji trzeba przyznać, że zakon Franciszka zmieniał się bardzo już za jego życia. On sam nie bardzo to rozumiał na pewnym etapie, wręcz zrzekł się przewodzenia, takiego formalnego przewodzenia tej grupie, bo jej po prostu nie rozumiał. To już nie było 12 apostołów, którzy sobie charyzmatycznie krążyli po Umbrii, pomiędzy miastami, głosili Ewangelię. Kiedy Franciszek umiera, jego 5000-tysięczna rodzina staje natychmiast u progu jakiegoś podziału. Podziału, który przede wszystkim dotyczy interpretacji reguły, interpretacji zasad, które zostawił po sobie Franciszek. I ten podział sprawia, że z jednego pnia, z jednego franciszkańskiego drzewa zaczynają wyrastać różne gałęzie. I ten podział staje się źródłem bolesnych, surowych oskarżeń wzajemnych o zdradę ideału. Dziś mamy to już chyba za sobą. Jest dużo takiej jedności, znaków jedności między nami. Bardzo podobnie żyjemy, bardzo podobnie działamy, bardzo podobnie duszpasterzujemy. Widzimy dzisiaj to, co nas
łączy. Mamy za sobą pewną historię i tradycję, ale wydaje mi się, że dziś, jako franciszkanie, niezależnie od tego, do jakiej gałęzi, do jakiej rodziny franciszkańskiej należymy, powinniśmy się chyba wsłuchać bardzo w przestrogę Franciszka, którą kieruje on do nas wszystkich, do wszystkich żyjących jego duchowością. Nadejdzie czas, że z powodu złych przykładów ten umiłowany zakon Boży będzie tak zniesławiony, iż wstyd będzie wyjść na ulicę. Ci jednak, którzy przyjdą w tym czasie do zakonu, będą prowadzeni wyłącznie działaniem Ducha Świętego i będą lepsi od swoich poprzedników. Biada zaś tym, którzy przyklaskując sobie samym jedynie z powodu pozornie zakonnego sposobu życia, w rzeczywistości będą gnuśnieli w bezczynności i nie będą opierać się stanowczo pokusom dopuszczonym dla wypróbowania wybranych. Oto przestroga naszego świętego Ojca. I tę być może warto, żebyśmy wzięli sobie do serca, abyśmy nie okazali się w istocie zdrajcami tego cudownego ideału, który nam został powierzony i który sami niegdyś wybraliśmy we wolności, bo przecież nikt z pistoletem przy skroni nas do tego nie zmusił. Drodzy, odkrywajcie Franciszka w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach Wielkiego Postu i niech on prowadzi was do ukrzyżowanego. A Pan niech was błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.